Chciałbym dzielić się dzisiaj na temat modlitwy. Otwórzcie proszę razem ze mną Ewangelię Jana, rozdział 15, przeczytam tam dwa wersety i później jeden werset z rozdziału 16. Wszystkie trzy mówią o jednej rzeczy. 15:7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Zanim przeczytam następny, pomyśl o tym. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. To są słowa Pana Jezusa. To nie jest kościelna teologia. Ja przeczytałem Jego słowa. Czasem godzimy się łatwo, że nasze życie nie wygląda dokładnie tak, jak Pan Jezus mówi. Nie powinniśmy się pogodzić. Powinniśmy zabiegać o to, żeby wyglądało tak, jak On to powiedział. Jednym z kluczy jest to, że trwamy w Panu i Jego obecność przemienia nasze pragnienia, także prosimy w zasadzie o rzeczy, których On chce. Dalej, w wersecie 16 On mówi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. On nie przeznaczył nas, żebyśmy głosili Ewangelię, opowiadali świadectwo, aby ludzie przyjmowali to, co mówimy, a później, żebyśmy przeżywali ból tego, że gdzieś odchodzą i znikają. To nie jest plan Pana Jezusa. On obiecał coś innego. I dalej mówi w tym samym zdaniu, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Dodam tylko, że gdy Pan Jezus mówi, byście prosili w imieniu moim, to w ogóle nie chodzi o to, żebyś wypowiedział formułkę proszę w imieniu Jezusa. Ale chodzi o to, żebyś w modlitwie reprezentował Jezusa. Żebyś modlił się o te rzeczy, o które modliłby się Jezus, gdyby tu był na ziemi. Żebyś modlił się według Jego pragnień. Dlatego, że my tu jesteśmy w imieniu Jezusa. My tu jesteśmy Jego przedstawicielami. My jesteśmy Jego ciałem i On nie ma innego ciała, tylko nas. I nie ma innego sposobu, żeby Boże plany wykonały się na ziemi, tylko przez nas. I nie ma innych, którzy mogą się modlić o to, jak tylko my. I wreszcie 16 rozdział, werset 24. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Pan Jezus mówi o czymś, co nazywa zupełną radością. Kompletną radością. Jest wiele powodów, dla których możemy doświadczać radości. Pierwszy, największy, najważniejszy, który ma trwać zawsze, to jest radość ze zbawienia. Że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Pan Jezus powiedział to wtedy, kiedy uczniowie wrócili z radością, mówiąc: Panie, niesamowite, to działa! Nawet demony muszą nas słuchać. I to jest jeszcze jeden powód do radości. Nawet demony muszą nas słuchać. Możemy zmieniać ten świat. Możemy doświadczać błogosławieństw materialnych. Albo możemy po prostu przeżywać radość w Duchu Świętym. Gdzie Duch Święty przychodzi na ciebie i ty właściwie nie wiesz dlaczego. Zaczynasz się cieszyć. I do tych wszystkich radości i jeszcze może innych Pan Jezus mówi, jeszcze jest coś do kompletu. Jeszcze jest coś, co uzupełni to i twoja radość będzie już pełna. Największa. To jest radość z życia, które
ma wysłuchane modlitwy. Z życia, w którym oglądasz odpowiedzi na twoje wołanie do Boga. Ja myślę, że chrześcijanie mogą być w tej dziedzinie w jednym z dwóch stanów. Jeden stan to stan zniechęcenia, stan niewiary, stan, o, ja już tyle razy o to prosiłem, to chyba nie działa. A może Bóg mnie nie kocha? No tak, tam w Ameryce Południowej, tam Pan Bóg lepiej traktuje ludzi. Albo w Afryce rzeczywiście słyszałem, tam Pan Bóg wysłuchuje, ale tu wśród nas, może nawet w Polsce, nie wiem, ale tu wśród nas Polaków w Kanadzie, on jest jakiś trochę gorszy. Może mu się nie podoba, że tu przyjechaliśmy. Nie. Pan Bóg chce nas nauczyć. Chce nas nauczyć, jak sięgać do rzeczy z nieba i jak je brać stamtąd. Jak przeżywać radość. Pan Jezus nie powiedział tych rzeczy po to, żebyśmy przeżywali frustrację, żebyśmy się zniechęcali, żebyśmy popadali w jakąś ociężałość i mówili, nie wiem, o co chodzi. On powiedział, żeby powiedzieć, to jest możliwe. I chciałbym, żebyśmy otworzyli kolejne miejsce. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. I myślę, że to słowo daje nam światło i poucza nas, jak powinniśmy stawać w modlitwie, żeby doświadczyć w końcu tej pełnej radości. Dla mnie to jest słowo, które w ostatnich latach Bóg kieruje do Kościoła swojego. Więc przeczytajmy. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 do 8 wersetu. Powiedział mi też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zacznijmy od tego, że Pan Jezus, gdy mówi o modlitwie, potrafi używać zadziwiających porównań. Ja nie mogę sobie wyobrazić mocniejszego słowa, zachęcającego do modlitwy, jak to, co tu jest zapisane w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, albo to, co jest zapisane w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza. Zapewne pamiętacie to miejsce, gdzie uczniowie poprosili Jezusa, naucz nas modlić się. I On wypowiada modlitwę, którą dzisiaj śpiewaliśmy, która się nazywa modlitwą pańską, a później mówi, któż z was, mając przyjaciela, tak? I mówi, nawet jeśli on powie za późno, chłopie, ja już jestem z żoną w łóżku, nie budź mi dzieci, zgłupiałeś? Kultury ci zabrakło? Jutro rano, proszę bardzo, jeśli się uprzesz, to ci pomoże. A później mówi niesamowitą rzecz. Gdzież jest taki ojciec, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Gdy syn będzie go prosił o jajo, da mu węża. I tak dalej. I mówi tak, jeśli wy, którzy jesteście źli, w Ewangelii Łukasza on mówi, potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, to o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą, tym, którzy są jego dziećmi. A w Ewangelii Mateusza mówi, da dobre dary swoim dzieciom. I przez moment, zanim pójdziemy do tego 18 rozdziału, Pan Jezus stawia ludzi, rodziców, o których mówi, są źli,
I on nie mówi o tych patologicznych rodzicach, którzy zupełnie nie potrafią kochać swoich dzieci, ale mówi o takich rodzicach jak ty i ja, jeśli masz dzieci. I mówi o nas, wy jesteście źli. Tylko Bóg jest dobry. Wy jesteście źli. Wy jesteście zepsuci. Nie jesteście dobrzy, ale nawet źli rodzice nie potrafią głodnemu dziecku dać kamienia albo jeszcze jakiejś trucizny. Niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe, byśmy powiedzieli, patologia nad patologiami, do więzienia i zabrać dzieci, tak? Niemożliwe, nie do wyobrażenia. Każdy z nas, który ma dzieci, pomyśli sobie, to jest absolutnie, absolutnie niemożliwe. I teraz bierze nas, dla których to jest absolutnie, absolutnie niemożliwe tak potraktować swoje dzieci i stawia obok Boga, który mówi, że On jest dobry. I to, co Pan Jezus mówi, jak możesz pomyśleć? Jak w ogóle ci może przyjść do głowy? Jak śmiesz wątpić, że gdy prosisz Boga o Ducha Świętego, to ci nie da? To jest nie do wyobrażenia. A kiedyś słuchałem takich opowiadań, że rzekomo ludzie modlili się o chrzest w Duchu Świętym, a później modlili się jakimiś dziwnymi językami. Kiedyś trochę wierzyłem, dzisiaj czytam Słowo Boże, powiem, to jest niemożliwe. Jeżeli człowiek szczerze prosi Boga, to jest niemożliwe, żeby nie dostał. Niemożliwe, żeby nie dostał. I w 18 rozdziale Pan Jezus używa podobnego porównania. Stawia z jednej strony ziemską sytuację obrzydliwego człowieka, który nie wiadomo dlaczego był sędzią, i obok mówi o Ojcu, który jest dobry, który nas kocha, i który niczego nie odsuwa w czasie. Nasze tłumaczenie mówi chociaż zwleka, ale inne tłumaczenie mówi nie będzie zwlekał. To nam się wydaje, że Bóg zwleka. Więc przyjrzyjmy się temu przez chwilę dokładniej. Bohaterką, a może zacznijmy od czarnego charakteru. Jednym z bohaterów takich, którego on tu używa, jest człowiek, który jest sędzią. Jak myślę, jak się opisuje, z człowiekiem się nie liczy, Boga się nie boi, na łapówki reaguje, no to z punktu widzenia społecznego mógłby pełnić może każdy inny zawód, tylko nie sędziego. To jest ostatni zawód, do którego ten człowiek by się nadawał. Antysędzia, tak, jest sędzią. Niedobra sytuacja. Niedobra sytuacja dla miasta. Fatalna sytuacja. Zły, zepsuty człowiek, bezbożny i niesprawiedliwy decyduje o tym, co jest słuszne, a co nie. Wymierza sprawiedliwość, a właściwie wymierza niesprawiedliwość. Niedobrze dla miasta. Ale w tym mieście była pewna kobieta, której mąż zmarł. Nie zostawił żadnego majątku i prawdopodobnie nie miała też dzieci. Była sama, biedna. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj ktoś jest sam, może jest jakaś wdowa, jest jakaś pomoc społeczna. Są instytucje państwowe, które się troszczą o ludzi w takiej potrzebie. Ale w tamtych czasach nie było takich instytucji. W tamtych czasach była tylko instytucja żebractwa. Dlatego Słowo Boże tyle razy mówi o wdowach i sierotach. To jest najbardziej bezradna, bezbronna i najbiedniejsza część społeczeństwa, zdana na łaskę i niełaskę. Dzisiaj ktoś miał dobry humor. Dał mi denara. Mogę się w końcu najeść, bo nie wiem, co będzie jutro. Bo może przez tydzień nie będę jeść. Dlatego, że nie mam skąd wziąć. Nie było ubezpieczeń, nie było banków żywności. No, w czasie żniwa mogła pójść i pozbierać spadające kłosy, jeśli żniwiarze przestrzegali prawa mojżeszowego. Kobieta, która jest biedna, nie liczy się, nie ma żadnych znajomości, jest taką
częścią społeczeństwa, o którą nikt nie dba, ma jeszcze dodatkowy problem. Oprócz tego, że jest biedna i nie wiadomo, z czego będzie żyć, jeszcze ktoś się na nią uwziął. Jest jakiś przeciwnik, który chce jej zrobić krzywdę. Pomyślcie, nie może być gorszej sytuacji. Jesteś zupełnie bezradny. Nie ma nikogo, kto by stanął w twojej obronie. Nie masz żadnych środków, nie masz nic. I jeszcze, masz jedną rzecz. Masz wroga. Nie może być gorzej. I później Pan Jezus mówi, ale ta kobieta w tej swojej desperacji. I to jest coś. Bo powinna popaść tak, jak to modne dzisiaj, modne, to złe słowo. Tak, jak to dzisiaj często dzieje w naszym społeczeństwie, powinna w depresję popaść. Leżeć w łóżku, aż umrze i nie ruszać się, bo co robić? Albo przyjdzie przeciwnik i ją załatwi, cokolwiek chciał jej zrobić. Ale ona, ponieważ już nic nie mogła i nic nie mogła zdziałać i nie było żadnych okoliczności, które dawałyby jej nadzieję, ona powiedziała, ja spróbuję, i tak nic nie mogę stracić. Poszła do sędziego, sędzia powiedział, no tutaj się wpłaca, opłatę proszę, to będziemy rozpatrywać sprawę. Ona nie ma, no to spadaj, kobieto. Poszła sobie, przyszła następnego dnia. Tak samo. I następnego dnia. A Słowo Boże mówi, w końcu sędzia powiedział, nie mam powodu, żeby ją wysłuchać. Bóg mnie nie obchodzi. Ludzie mnie nie obchodzą. Obchodzi mnie tylko mój własny interes. Ale mam już dosyć jej. Kiedyś spotkałem takiego człowieka, który był holenderskim misjonarzem na Ukrainie. Na chwilę przyjechał na takie coś w rodzaju urlopu do Warszawy. I on opowiadał, na Ukrainie w tamtych czasach, nie wiem jak jest dzisiaj, bo bardzo trudno coś załatwić. Więc on znalazł sposób, miał trójkę dzieci, małych dzieci. Jak szedł do urzędu, gdzie trzeba było załatwić trudną sprawę, zabierał wszystkie dzieci ze sobą i nikogo więcej. Wchodził do pomieszczenia, te dzieci były małe, nie było sposobu, żeby jeden mężczyzna ich upilnował, rozłaziły się po całym pomieszczeniu, sięgały gdzie nie trzeba, robiły co nie trzeba. Sprawa była bardzo szybko załatwiona. Nikt go nie chciał trzymać długo w urzędzie. Trochę jak z tym sędzią. I teraz to jest taka najgorsza możliwa do wyobrażenia sobie sytuacja ziemska. I teraz mówi, słuchajcie, ale wasz Ojciec, Bóg, przecież On jest źródłem sprawiedliwości. On jest doskonale sprawiedliwy. Ta sytuacja jest porównana do sprawy sądowej. Do sprawy, która toczy się w sądzie. Nie mam zupełnie pojęcia, jak sprawy toczą się w sądach kanadyjskich, ale wiem, jak jest w sądach polskich. Jest mniej więcej tak, że zakładasz sprawę, masz rację, wszystko jest po twojej stronie, występujesz, żeby sąd rozstrzygnął, żeby potwierdził, że tobie się należy sprawiedliwość. No to sąd przyjmuje twoją sprawę, i się odbywa rozprawa, ale jest druga strona. Ta druga strona, chociaż nie ma racji, otrzymuje prawo, żeby mówić. Może kłamać, może wymyślać różne rzeczy i przynosi te rzeczy do sądu. A jeszcze się zmienia adwokatów, się robi różne inne historie. Niektóre sprawy trwają po kilkanaście lat. Są takie sprawy, które trwają wiele pokoleń, jak ludzie są bardzo kłótliwi. Ale sprawy sądowe trwają długo. I teraz, jeśli występujesz do sądu, aby otrzymać sprawiedliwość,
Wiesz, jak jest? Możesz na przykład sądzić się przez 6 lat, bo to się rozwleka w czasie. Jesteś już bardzo zmęczony. Właściwie już wszystko zostało przez sąd rozpatrzone. Już nie ma co nowego wnieść. Może została jeszcze jedna czy dwie rozprawy, nie wiemy dokładnie. Prawdopodobnie zostałaby jeszcze jedna rozprawa, na której by zapadł wyrok korzystny dla ciebie. Ale jeśli powiesz, jestem zmęczony, mam tego dosyć, wycofuję się, to wiesz, co będzie? Masz rację, straciłeś 6 lat i przegrałeś. Tak? Nie będzie tak, że sąd powie, no dobrze, 85% sprawy zostało przerobione, 85% argumentów wysłuchanych, wydaje wyrok, 85% dla ciebie, 15% dla przeciwnika. Nie, będzie 0 dla ciebie. Tak? Jak się wycofasz, wszystko na marne. I to jest obraz modlitwy. Przychodzisz do Boga na podstawie Słowa Bożego, na podstawie otrzymanych obietnic, żeby otrzymać sprawiedliwość. Ale Bóg jest sędzią. Bóg mówi, dobrze, musimy zrobić wszystko zgodnie z regułami. Przykro mi, ale dopuszczam do twojego życia przeciwnika i pozwalam mu, żeby wyciągał swoje argumenty. No, dokładnie tak jest. Daniel się modlił, ale przeciwnik zatrzymywał odpowiedź. Modlisz się, przeciwnik przychodzi, coś ci gada do ucha, próbuje coś gadać przed Bogiem, otrzymuje prawo, żeby przeszkadzać. Toczy się sprawa. To jest podobne do rozprawy w sądzie. Wygra ten, który jest wytrwały. I to jest coś, o czym mówi Pan Jezus. On mówi tutaj, możesz nie mieć wielkiej wiary. Możesz nie mieć wielkiego poznania Słowa Bożego. Możesz się uważać za osobę mało znaczącą. Siedzę w siódmym rzędzie, gdzieś zupełnie z boku. Nikt mnie nie zauważa, ja się nie liczę. Możesz mieć jakieś problemy w życiu, z którymi się zmagasz. Możesz czuć się taki biedny i goły jak ta uboga wdowa pod względem duchowym. A Pan Jezus mówi, nawet jeśli tak jest, nawet jeśli czujesz się pobity, jeżeli twoja sprawa jest słuszna, jeżeli się uprzesz, to możesz wygrać. Ta kobieta miała tylko jedną rzecz. Tylko jednej rzeczy użyła. Ona się uparła. Po prostu się uparła. Wiecie, że człowiek może się uprzeć? W dobrej albo w złej sprawie. Gdzieś tam w środku. Coś tam się będzie działo. I w pewnym momencie mamy człowieka, który zdecydował. I możesz z nim rozmawiać. Możesz mu mówić, a może tak mówi nie. Tak. Ja zdecydowałem zrobić tak. Dobry rodzaj uporu nazywa się wytrwałość. I Pan Jezus zachęca nas do modlitwy wytrwałej. Powiem wam dwa przykłady. Nie pamiętam, ze 2 lata temu to się działo. Dwa bardzo podobne przykłady. Z mojego pastorskiego życia. Zadzwonił do mnie człowiek, który, ja nie wiem jak go nazwać, czasem przychodzi do kościoła, ale ma poważne problemy w swoim życiu. Albo my nie potrafimy mu pomóc, albo nie potrafi przyjąć pomocy. Więc czasem się pojawia. Jego żona jest bardzo zaangażowana w kościele. Kiedyś przeżył wiele rzeczy z Bogiem, ale jest gdzieś na marginesie. Więc on dzwoni do mnie któregoś dnia i mówi, chciałbym cię prosić, żebyś spotkał się z moim ojcem, bo on jest chory na raka i to już jest pewne, że umrze. Ja znałem jego ojca niezbyt dobrze, ale znałem jego ojca. Wiedziałem, że to jest taki człowiek, który jakoś tak dziwnie wierzący w Boga jest, taki filozof. Więc dobrze, nie można odmówić takiej sytuacji.
ten człowiek, ten jego ojciec był w takim stanie, że jak się lepiej czuł, to robił plany, co on będzie robił za kilka miesięcy, jakieś tam działalności będzie swoje prowadził. A jak się gorzej poczuł, to był bardziej gotów, żeby szukać Boga. Wtedy akurat wcześniej się źle czuł, a teraz się czuł trochę lepiej, więc był gotów i nadawał się do tego, żeby rozmawiać. Więc ja przyjeżdżam do nich do domu, oni robią herbatę, zamykają mnie w pokoju, siedzą tam gdzieś dalej, rozmawiaj. Rozmawiam. Ewangelia nie jest skomplikowana, nie? Jak trzeba, to ja przez 60 sekund mogę przedstawić komuś Ewangelię. Jest prosta. Więc rozmawiamy, wstęp, herbatka, idziemy dalej do Ewangelii. Oj, tu zaczyna być problem. Ja mówię proste rzeczy, a on wyciąga swoją filozofię. I tak, ja już nie potrafię tego powtórzyć. Po prostu, jak to może być? Że człowiek nie potrafi przyjąć, niby chce, a nie może. Nie potrafi przyjąć Ewangelii. No, z godzinę tam spędziłem, zakończyliśmy modlitwą i nie była to modlitwa jego nawrócenia, ani jego zbawienia. Dobra, wyszedłem stamtąd. Później spotkałem się z nim jeszcze raz. Ta sama historia. Rozmawiamy, to jest proste. Ja mówię proste rzeczy, to jest proste. Tłumaczę, zachęcam. To jest proste. Weź i poproś. A on wyciąga swoje filozofie. Nie osiągnąłem nic. Byłem bardzo zniechęcony. Po iluś dniach, pamiętam, że to był poniedziałek wieczór, jego syn dzwoni do mnie i mówi tak, odwiozłem tatę do szpitala, pogorszyło mu się, to był rak płuc, pogorszyło mu się bardzo i lekarz powiedziała, niech pan się przygotuje, że on nie dożyje do rana, stan jest bardzo ciężki. Co myślisz w takiej sytuacji? Myślisz, Boże, na co to wszystko było? Tak, rozmawiam dwa razy i nic? Co ja źle zrobiłem? Panie, przegramy w tej sytuacji? Modliłem się. Następnego dnia on dzwoni i mówi, wiesz co? Tato żyje i czuje się nieźle. Przyjedź do szpitala. Porozmawiać z nim. Ja mówię, nie powiedziałem mu tego, ale myślę sobie, nie chcę jechać do szpitala. Nie chcę trzeci raz tego samego przeżywać. No, ale nie mogę mu odmówić, nie? Czasami nie można odmówić. Więc jadę do tego szpitala i się modlę, Boże, zrób coś, bo ja już nic nie mogę zrobić. Ja nie chcę po raz trzeci głupiej rozmowy prowadzić. Po prostu byłem sfrustrowany i źle się z tym czułem. Pojechałem do szpitala, teraz są gorsze warunki. Sala w szpitalu, żadnej herbatki. Jakiś facet obok, a my tu o osobistych sprawach mamy rozmawiać, trochę gorzej jest. Słuchajcie, w ciągu 5 minut ten człowiek otworzył się na Ewangelię. W obecności jakiegoś tego sąsiada modlił się modlitwą nawrócenia, poddania swojego życia Jezusowi. Następnie powiedział, czuję się inaczej, ciężar ze mnie zszedł. I zrobił coś więcej. Powiedział mi, muszę porozmawiać z moją żoną. Ona była na korytarzu. Oni wyszli. Zostawili mnie samego i tylko ten jeden, który musiał tam leżeć. I po raz pierwszy w życiu. Teraz ja wyszedłem, zaprosiłem jego żonę. Po raz pierwszy w życiu. On przeprosił swoją żonę. Ona wyszła stamtąd zapłakana. Naprawdę Bóg się dotknął. Może myślicie, że to moja modlitwa. O nie, ja nie skończyłem, bo do najważniejszej rzeczy nie powiedziałem. Albo modlitwa jego syna. Nie, nie wiem, czy on się modlił. Może tak, może nie. Nie. To mama tego człowieka wiele lat temu nawróciła się i była bardzo gorliwą chrześcijanką. On wychował się w takim kościele jak ten. Ale kiedy stał się dorosłym mężczyzną, poznał piękną kobietę, która mu się bardzo spodobała,
a była z Kościoła katolickiego. Przewidując trudności w zawarciu ślubu, ukrył przed nią, kim jest, że jest człowiekiem nawróconym. Udawał, że nie. Więc odbył się katolicki ślub, a później ona się dowiedziała. Ta kobieta się nawróciła i do dzisiaj jest u nas w zborze. A on przez całe swoje życie był złym mężem, popijał, niezbyt dobrze wychował swoje dzieci i one, choć spotkały się z Jezusem, mają problemy duchowe i rozwijał swoją głupią filozofię. I to, co jestem przekonany, chcę wam powiedzieć. Przez pewien czas jeszcze jego mama żyła. Jestem pewien, że to ona, zanim odeszła, wymodliła sobie u Boga jego zbawienie. I chociaż był opór, chociaż coś go wiązało, chociaż już powinien był umrzeć, to ponieważ ona wzięła od Boga jego zbawienie, odszedł pojednany z Bogiem. Prowadziłem jego pogrzeb. On jeszcze żył, trochę polepszyło mu się na pewien czas, poszedł do hospicjum, kilka tygodni jeszcze żył. Prowadziłem jego pogrzeb. Mnóstwo rodziny się zjawiło. Bardzo niewielu ludzi wierzących, bo on nie był znany. I mogłem przed tymi ludźmi powiedzieć, słuchajcie, śmierć nie jest taka zła. Ja wiem, gdzie on jest. Jemu jest lepiej niż nam. I wiem, że jest zbawiony. A skąd wiem? Bo byłem tego świadkiem. To jest coś. Skapnęło na mnie trochę radości z wysłuchanej modlitwy kogoś innego. W tym samym czasie wydarzyła się druga podobna historia. Któregoś dnia zadzwoniła do mnie jedna siostra z tego zboru i mówi, słuchaj, czy mógłbyś przyjechać do szpitala dzisiaj, teraz, rozmawiać z moim ojcem. Jej ojciec był kiedyś milicjantem. No jeszcze nic takiego, ale on był złym milicjantem na wysokim stanowisku. Skrzywdził wiele osób. Był nie tylko złym milicjantem, ale również był niedobrym ojcem. Źle traktował swoje dzieci. Kiedy ona się nawróciła, to będzie około 20 lat temu, próbowała swojemu ojcu mówić o Bogu. Naturalnie, tak robimy. Ale wtedy to on już się naprawdę wściekał. I stanowczo jej powiedział, nie chcę słyszeć o Twoim Bogu. On ją źle traktował w ogóle, ale kiedy próbowała mówić o Bogu, to się wściekał. Więc po pewnym czasie przestała. Przez 18 lat prawdopodobnie codziennie modliła się o swojego ojca. I oto ojciec zachorował. Też na raka. I był jego stan coraz gorszy. I ona się zastanawiała, co mam zrobić? Przecież jak zacznę mu mówić o Bogu, to wiem, co zrobi. Ja go znam. Przez tyle lat było tak samo. Ta kobieta ma, nie wiem ile, na pewno więcej niż 40 lat. 40 lat było źle. 18 lat wściekał się, gdy ktoś mówił o Bogu. Co mam zrobić? Ale jak mu nic nie powiem, to odejdzie niezbawiony. On może niedługo umrzeć, jest coraz gorzej. Co mam zrobić? I tego dnia, kiedy ona do mnie zadzwoniła, ten człowiek, ona mi powiedziała, ten człowiek, jej ojciec mówi, słuchaj, czy nie mogłabyś zawołać tego, i ona mu powiedziała, pastora, tak, tego twojego, tak, pastora, tak, pastora. On poprosił. Ja przyjechałem, on już ledwo mówił, musieli mnie tłumaczyć. Miał potrzebę, żeby mówić o wszystkich swoich przestępstwach i grzechach, ale to nie było możliwe. Poprowadziłem go w prostej modlitwie nawrócenia i odszedł zbawiony. Ale pomyślcie, 18 lat modlitwy i żadnych rezultatów, nic lepiej. 18 lat modliła się o swojego ojca, i nic dobrego się nie działo. Przynajmniej w tym, co widać. Jak ta uboga wdowa. Zły, bezbożny ojciec. Wściekający się jeszcze, gdy się mówi o Bogu. Beznadziejna sytuacja. Żadnych oznak jakiejkolwiek przemiany. A ona modli się.
Ona woła do Boga i nie rezygnuje. Ona płakała z radości. Doświadczyła radości wysłuchanej modlitwy. Wiesz, Bóg inaczej patrzy na czas jak my. Nam się wydaje bardzo długo. Czasem widzimy coś z tego świata niewidzialnego, ale często nie. Mógłbym kolejne przykłady opowiadać. Może nie takie dramatyczne jak te, może inne sytuacje. Ale wiele razy tak było, że coś podejmujemy i sytuacja wygląda źle. I wszystko, co widzisz i słyszysz, mówi ci, nie uda się, to niemożliwe. I przychodzi taki czas, że wszystko, co ci zostało, to obietnica od Pana, gołe Słowo Boże, żadnego faktu innego, który by stał za tym i twój upór. I powiedzmy sobie szczerze, w takich sytuacjach nie jesteśmy ludźmi wielkiej wiary. To znaczy, nie mamy takiego poczucia, że oto wołam do Boga i będzie Jego moc działać. Tak naprawdę wszystko, co nam zostaje, na co nas stać, to jest: Boże, ja jednak nie rezygnuję. I może to będzie już taka słabiutka modlitwa. Może to będzie takie już tylko resztką sił dobijanie się. Pan Jezus mówi, że to wystarczy. Pan Jezus mówi, że to wystarczy. On wcale nie oczekuje od ciebie, że będziesz super bohaterem wiary, który głośno i odważnie wszystkim naokoło recytuje Słowo Boże i wyznaje: Pan powiedział, ja wiem na pewno, że to się i to stanie. On wie, że nas na to nie stać. I nawet jak widzisz siebie, jak kogoś tak słabego, jak ta uboga wdowa, to, co Pan Jezus chce powiedzieć, wystarczy, że się uprzesz. Wystarczy, że się nie poddasz. Wystarczy, że nie zrezygnujesz. O co może chodzić? Z jakimi sprawami możemy przyjść do Boga? Kilka mogę wymienić. Zbawienie najbliższych ludzi. To co te przykłady, które mówiłem. Wszyscy macie prawdopodobnie bliższych lub dalszych, jeszcze niezbawionych członków rodziny. Tak? Zależy wam. Jeśli tak, wiesz, co masz zrobić. Wiesz już, że nieważne, jak sprawa wygląda dzisiaj? Nie musisz patrzeć na to, czy się pogarsza, czy się polepsza. Nie musisz czekać na jakieś znaki, że och, Pan Bóg wysłuchuje modlitwę. Żaden z tych dwóch facetów nie przechodzi przez proces nawrócenia. Po trochu się nie otwierał. Nie, nie. Było źle, a w pewnym momencie Pan Bóg powiedział koniec i nastąpił przełom. Może być różnie. Może chodzić o inne rzeczy, które twój przeciwnik, diabeł, który ci nienawidzi i który uwielbia kochać leżącego, zabierać biednemu, sprawiać ból cierpiącym i tak dalej, bo to jest samo zło i on ciągle jest aktywny. Więc on próbuje kraść. On może próbować ukraść twoje życie. A jeśli będzie żyć fizycznie, będzie próbował zabrać twoje zdrowie. Doprowadzić cię do załamania nerwowego, do zniechęcenia. A może będzie chciał ci ukraść materialne rzeczy, żebyś żył w biedzie. W niedostatku. Wiemy, że są rzeczy obiecane przez Boga, o których mówi wiele razy Słowo Boże, że jest Jego zaopatrzenie. Że jeśli ktoś się nawrócił, to jest drzwiami dla całej rodziny. Aby i inni też się nawrócili.
że jest drzwiami dla swoich sąsiadów, aby oni widzieli światłość. Wiemy, że gdy się nawróciliśmy, mamy prowadzić życie, które nie musi być głośne, ale gdy ludzie się przyjrzą, zwraca na siebie uwagę, bo jest napełnione Bożym błogosławieństwem. Jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo indywidualnie odbierana. Jest Twoje dziedzictwo w Bogu. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jest dla Ciebie przygotowane dziedzictwo. I to nie składa się z rzeczy materialnych, ale z dóbr niematerialnych. Masz coś do wzięcia. Masz coś do zdobycia. Są jakieś obszary duchowego życia. Jest jakaś część Bożego Królestwa, którą Bóg przygotował dla Ciebie, żebyś je wziął. Jest Twoje powołanie, w którym możesz Bogu służyć i przez tą służbę mnóstwo ludzi będzie przemienionych, błogosławionych, zbawionych. Tak jak wczoraj rozważaliśmy z liderami. Bóg nam powierzył swój skarb, żebyśmy go pomnażali. Są obietnice. I prawdopodobnie wielu z Was słyszało prawdziwe proroctwa od Boga, albo odebrało je czytając Słowo Boże, które mówią o Twoim duchowym dziedzictwie. Twoje indywidualne, osobiste, przygotowane przez Boga duchowe dziedzictwo. I myślisz, że ono tak spada z nieba? Nie. Jest Twoje, ale to jest tak jak z tym dziedzictwem, które się dziedziczy po rodzicach. Oni Ci przeznaczyli, ale to musi przejść przez sąd. Tak? A do sądu trzeba się zgłosić w modlitwie, w wołaniu, w walce, w uporze. A ja nie oddam. Nie oddam. Nie oddam. Nie wiem, jak to wziąć. Nie wygląda dobrze, ale ja nie oddam. Ja zamierzam wziąć wszystko, co Bóg ma dla mnie. Przeczytam jeszcze raz 8 werset. Pan Jezus mówi tak. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. No oczywiście to jest ten problem, co znaczy szybko, nie? Dla Pana Boga 20 lat to jest bardzo szybko. Dla nas to strasznie wolno. Ale tak czy inaczej, szybko. Wiecie, czasami jest tak. Tak jak w przypadku tej jednej kobiety, że dostała swoją odpowiedź dopiero po śmierci. Ha, ale jestem pewien, że tam w niebie radowała się z tego. Wszystko jedno. Bierzmy, ile się da teraz i walczmy o rzeczy na przyszłość też. I Pan Jezus mówi, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus nie zmienia tematu. On mówi na ten temat. On mówi, że w czasach, kiedy On przyjdzie, żyjemy w czasach, które poprzedzają Jego przyjście. Ja nie wiem, kiedy to nastąpi, ale czujemy, że może być niedługo. W tych czasach Pan Jezus szuka na ziemi takiej wiary. Myślimy o wierze, myślimy może o rzeczach takich jak cuda dokonywane przez ręce wielkich sług Bożych namaszczonych przez Pana. W porządku. Chwała Bogu. To jest potrzebne. Ale jest coś, czego On szuka jeszcze bardziej. Mówiąc prawdę, to tamto często jest po prostu takie działanie Ducha Świętego, które my tylko przyjmujemy. Chwała Bogu za to. Ale to, czego On szuka w nas, to jest wytrwałość. To jest wiara, która ma ten wymiar wytrwałości. Jeżeli to słowo przemawia dzisiaj do Ciebie, jeśli Cię przekonuje, jeśli nie tylko przekonuje Twój umysł, ale przekonuje również Ciebie w sercu, jeśli tam w środku czuje, że to jest coś, możemy zrobić kilka rzeczy.
Po pierwsze, nie podejmuj jakiegoś wielkiego postanowienia, ale jeszcze dzisiaj, jeśli przypominasz sobie jakieś obietnice, które masz od Boga, a które puściłeś, odpuściłeś, przestałeś chodzić do sądu, przestałeś przychodzić przed Boży tron sprawiedliwości. Jeszcze dzisiaj, zanim zapomnisz to słowo, jeszcze dzisiaj, zachęcam Cię, jeszcze dzisiaj, znajdź czas. Koniecznie dzisiaj, nie jutro, ale dzisiaj. Gdzieś po południu. Znajdź czas, oddal się na chwilę gdzieś, gdzie nikogo nie będzie i przyjdź i powiedz: Boże, nie zrezygnowałem. Jestem, zgłaszam się, przypominam Ci. Będę walczyć. Zrób to dzisiaj. Jeśli widzisz siebie jako osobę, której brakuje wytrwałości, która by chciała, ale jakoś tej cechy u siebie nie dostrzegasz, tego uporu ubogiej wdowy, możemy się o to modlić. Ja wierzę, że Pan Bóg może nam udzielić potrzebnej łaski, jeśli tylko tego chcemy. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, ja chcę być skupiony, takiej modlitwy, chcę, żeby pomodlić się o Ciebie, o wytrwałą wiarę, o tego ducha uporu, niepoddawania się. Powiem, to jest bliskie Polakom. Polacy to jest taki naród, który nie poddaje się łatwo, co? To jest w naszej historii. My nie odpuszczaliśmy, więc tylko trzeba z Bożą łaską ożywić to. My możemy, jeśli nawet zrezygnowałeś, możemy zawołać do Boga, powiedzieć: Panie, odnów ten dar. Daj, żebym nie odpuścił. Daj, żebym nie zrezygnował. Włóż we mnie tego ducha wytrwałej wiary. Niech Pan Jezus spojrzy na Ciebie nie tylko z miłością, ale jeszcze z radością. O! Jest! Tu jest! Tam nie mogę znaleźć, niech nie będzie takich miejsc, ale tu jest. Ci ludzie mają tą wiarę. Ci ludzie nie rezygnują. To jest ta wiara, której szuka Pan Jezus. To jest ta wiara, która osiąga zwycięstwa, która doświadcza przełomów. To jest ta wiara, która prowadzi do zupełnej radości wysłuchanych modlitw. To nie jest taka sama radość, jak coś otrzymać. Powiem Wam, to nawet nie jest taka sama radość, jak radość w Duchu Świętym, która jest fajna, ja ją lubię. Ale wiesz co? Kiedy wziąłeś coś od Boga i to masz, o coś, co walczyłeś, zabiegałeś, nie ustępowałeś. I ja rozumiem, że to nie jest mała sprawa. To jest wieczna radość. To jest coś, co trwa. To jest coś, co jest takim kompletem radości, czymś, co uzupełnia wszystko. Więc ja wiem od pastora, że można tak zrobić, że tu jest on zachęcił, taki zwyczaj. Jeżeli akurat potrzebujesz takiej modlitwy, ja oferuję taką modlitwę. Pomodlę się o każdą osobę, która chce, żeby Bóg wzmocnił jej wytrwałość. Jeżeli tego chcesz, bardzo proszę, możesz wyjść tutaj do przodu. To jest też takie wyjście do Boga. Jeśli myślisz, że masz taką potrzebę. Jeśli nie, pomodlę się ogólnie o wszystkich. Może zaczniemy taką modlitwą. Nie wiem, czy siedzicie, czy wstajecie. Proszę, wstańcie. Ja lubię wstać. Ławki są twarde. Człowiek jest zasiedziały. Zawsze to nas jakoś ożywia. Przejdźmy teraz przed Boga. O, pozwólmy Jemu działać w naszych sercach. Sprawiedliwy Tato, zapraszamy Ciebie tutaj, do tego miejsca. Zapraszamy Twojego Ducha Świętego. Niech On sprawi, że Słowo Twoje nie będzie tylko kolejną rzeczą w umysłach. Nie będzie tylko przeżyciem emocjonalnym. Panie, ale niech On sprawi, że ono się zamieni w działanie. Ojcze, przychodzimy do Ciebie, prosząc Ciebie o wzmocnienie naszej wiary. Tak jak ten człowiek, mówimy: Panie, wierzymy, ale pomóż naszemu niedowiarstwu. Pomóż w naszych słabościach. Panie, ja proszę Cię o całe to zgromadzenie,
abyś na nie wylał ducha wytrwałości, uporu, niepoddawania się, abyś ożywił tego rodzaju wiarę, abyś pobudził tych wszystkich, którzy gdzieś już zmęczyli się i zniechęcili się i są sfrustrowani. Panie, przyjdź tutaj. Przyjdź, Panie, ze swoją łaską. Przyjdź ze zmianą, której potrzebujemy. Panie Boże, i chcę Ciebie przeprosić. Jeśli masz taką potrzebę, razem ze mną po cichu się módl. Prosimy Cię, żebyś wybaczył, kiedy zrezygnowaliśmy, kiedy poddaliśmy się, kiedy zostawiliśmy jakieś dziedzictwo, jakąś rzecz, którą miałeś dla nas, a my powiedzieliśmy, nie wiem, nie potrafię, rezygnuję, chyba to nie dla mnie. Panie, przepraszam Cię za taki rodzaj niewiary. Przepraszam Cię za każdą sytuację, gdy rezygnowaliśmy po 2-3 latach walki. Panie, wybacz, że nie znalazłeś wiary. I pomóż nam, żebyśmy mogli to, do tego wrócić. Chwycić to znowu. Proszę Cię, abyś przez Twego Ducha pokazywał nam te rzeczy, które masz dla nas i które możemy wziąć od Ciebie. Panie, proszę Cię o więcej. Proszę Cię, aby to zgromadzenie dostało nadzwyczajnego ducha wytrwałości. Aby nadawało się do Twoich celów. Aby ściągało na ziemię sprawiedliwość Twojego Królestwa. Aby ściągało na ziemię Twoje słuszne obietnice. Aby odziedziczyło wszystko, co Ty przygotowałeś, co Ty zaplanowałeś. Panie, jesteś wielkim Bogiem. Dziękujemy Ci, że jesteś taki właśnie.